Rosjanie mają naprawdę bardzo mocną drużynę, zgraną drużynę, która ma mnóstwo atutów, ale my musimy bardziej patrzeć na siebie, na to, jak poprawić te mankamenty, które wystąpiły z Grecją, bo jeżeli chcemy z nimi walczyć o jakieś punkty, no to musimy wznieść się wyżej niż to uczyniliśmy w tym meczu inauguracyjnym. Piłkarze nasi mówią, że żeby pokonać Rosję, musimy zagrać 90 minut, tak jak pierwsze 45 z Grecją, ale czy to w ogóle jest możliwe, czy im starczy sił na 90 minut? Ja myślę, że w takim tempie, jak grali pierwszą połowę, będzie ciężko wytrzymać mecz z Rosją, bo gdybyśmy jeszcze przy takich założeniach i w takim tempie grali jak z Grekami, to wielokrotnie musielibyśmy wracać za Rosjanami, wykonywać sprinty po ich kontratakach. Także grając tak jak z Grecją, w ogóle raczej nie można zakładać, że będziemy grali z Rosjanami, bo po prostu na to nie pozwolą. Tylko rzadko w ogóle rosyjscy zawodnicy teraz czy w historii odnajdywali się w tych najmocniejszych ligach. Mało jest przykładów, że rzeczywiście długo funkcjonowali na wysokim poziomie w jakimś klubie. To są raczej wyjątki niż reguła. Ale po powrocie do Rosji, kiedy u siebie chyba czują się po prostu lepiej, grają ze sobą, znają się doskonale i myślę, że wtedy pokazują cały swój potencjał. Dlatego raz, że indywidualności, dwa, teraz wszyscy wrócili właśnie w tym celu, żeby dobrze wypaść na Euro, do swojej ligi, żeby grać w swoich klubach i to uczyniło ich jeszcze mocniejszymi.